Dzień dobry, widzowie, z tej strony Inessa i witam was w kolejnym odcinku w lesie. Mamy tutaj, o kurde, mamy dom kolejnego kolegi z zespołu, ale to jest... Wow, ja tam mogę lecieć w ogóle? Tak bardzo, to nie, zablokowany mam. Musimy się chyba naokoło, mi się wydaje. Ale ten dom jest oblegany. I trzęsienie ziemi to jednak nie jest. Więc musimy znowu łączyć te światła, kurde. Mam nadzieję, że mi wyjdzie tym razem, bo... Ileż można robić coś źle, nie? Lecimy. No... No właśnie, dużo. Dużo razy można robić coś źle, jak ja pokazuję. Na swoim przykładzie. Bardzo dużo, ale mam nadzieję, że to jakby nie wpłynie na to, że coś jest ten. Połączone to połączone, nie? Jak mam to robić od nowa, to proszę, działaj. Dobra, to było obvious jednak, że musi to być po kolei. Bardzo przykre to jest dla mnie doświadczenie. Bo ja właśnie taka jestem, że nie poleci mi do góry. Poleci, dobra. Już myślałam, że się nie cofnie, nie? Jak mi poleciał w dół. Wow. Myślałam, że umieram. I do góry. I do góry. Do góry. I tutaj. Dobra, więc nam podłączyło się nam światło. Będziemy mieć prąd w domu. I let's go po tych ciemnicach. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Bo też gra coś mi blokuje, mi widzialną ścianą. Więc mamy mościk. Lecimy sobie dalej. Mamy tutaj latarnię oczywiście. I kolejne światło. Mamy jakiś wzór. Mamy chyba wzór. Damy sobie tak właśnie... No i bardzo łatwo to było. To już było na logikę wręcz. Na logikę wręcz. Mamy kolejną latarnię i mamy tutaj światła. Klikam sobie E i tutaj mamy jakieś kółeczka. Tutaj są kółeczka. Dobra, to trzeba wyłączyć. Chyba. Tam to się nie dało wyłączyć, a to się dało. A na górze nic nie ma. A mogę to wyłączyć na przykład? Mogę. Co my tu jeszcze mamy w takim razie? Ale nie mogę tego wyłączyć, widzicie? To jest ten problem. Aha, czyli może te, co nie możemy wyłączyć, coś trzeba z nimi zrobić. Aha. Może da się wyłączyć, tylko ja nie wiem o tym. O, da się wyłączyć. Ale tutaj mamy wzór, więc sobie ten wzór zrobimy, bo... To jest wzór na cztery. A my tutaj mamy na 4. No to widzowie, jakby no obvious, jak widzimy. Chyba. Nie, chyba nie obvious. To nie będzie obvious, widzowie. Wait a second. Tutaj by było chyba. Nie, bo tu mamy. No chyba. No zobaczmy. Dobra, zrobimy tak jak mam zamysł. Czyli tutaj. Nie no, powinno się udać. Oczywiście, że się uda, bo tak. I łączymy sobie tutaj już kolejne światełka. I łączymy ją z wielką żarową naszego domu. I musimy
załadować. Ładuj! A, bo nie podłączyłam! Co się stało? Się nie podłączyły? Halo? A widzicie, coś jest nie tak. Coś jest nie tak tutaj. A dlaczego? Aha, nie wiem. Czy ja zrobiłam coś nie tak? Nie wiem. Ale pora odblokować kolejny dom kolegi naszego. I będziemy teraz jego ratować. Co my tutaj mamy? W sumie to nic. W sumie to nic, ale chyba achievement powinien nam wlecieć, oczywiście. Dom JB. I tutaj mamy kolejną żarówkę. Kurde, ja się boję, że one mnie zabiją. No tutaj mi się nie klikło oczywiście, jakby to jest tak. Moja wina tym razem. Uwaga, ale tu jest dużo tych żarówek, będzie to podłączenie. Bo jak widzicie, nie mogę tam iść, nie mogę tam iść. Więc może trzeba tutaj wrócić. No nie, to coś tutaj nie gra. Odpalić jej też nie mogę. Więc coś mi tu nie gra. Powinno się dać tutaj. Tutaj się powinno dać iść, nie? Tak na logikę totalną. Powinno nam pozwolić. A, tutaj coś jest. A, widzowie, jakby. Tutaj mamy. Okej, okay, łap to. No tak, co ty wyprawiasz w ogóle, nie? Co ty wyprawiasz w ogóle, koleżanko? Lecimy dalej, lecimy dalej. Mamy tutaj żaróweczkę. I żaróweczka powinna się to zapalić. Więc to chyba musimy lecieć do tego. No chyba nie, bo to są zapalone, a one nie działają, się zapalają te same. Więc co by tutaj można było zrobić? Chyba będzie trzeba podpalić te... O! Ciebie mamy! Ty musisz mi to wrócić. Wie, trzeba go jakoś podpalić wtedy. A jakby to podpalić w tym czasie? Tych nie musiałem podpalić, widzicie. Tylko co ja mogłabym mu zrobić? A, podpalić po prostu. No widzicie, widzowie? Da się. Ale czy to mi nie wybuchnie? A, to trzeba szybko teraz palić chyba. Tak. Dobra. Więc to się też nam udało bez jakiegoś większego problemu. I tutaj powinno być podobnie. Oczywiście, że tak. Więc musimy sobie podłączyć. Oba. I do tego pana. No widzowie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie nam się teraz udaje. I teraz się musiało nie udać. No obvious. Obvious to jest. Nie wolno chwalić dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi. I tutaj mamy kolejną, będziemy mieć figurę. Na pewno nie taką. A może ciebie, panie? Mi się wydaje, że coś takiego będziemy musieli zrobić. Choć ten pan tutaj... Czyli to było takie coś. Dobra, wiem co to on miał. Tak, właśnie to. Ale mnie nie klikło, więc... Let's go od nowa, oczywiście. I do góry. No to też trzeba trafić, nie? Uwaga. I to. Trzeba być blisko też w miarę, nie?
żeby to weszło. Tutaj mamy łatwe te światła, więc pewnie nie trafię na zasady. Dobra, full focus był, trafiłam. Wow. I teraz musimy połączyć się już z tym. Czy mi się uda? Powinno. Noż! Noż, ja już widziałam, że nie trafiam na tym ostatnim. Ja już widziałam to, jak klikałam, że już mi zeszło to kółko, bo się oddaliła mi postać. Niestety. Ale uwaga, uwaga. Tym razem łatwo. Więc ładujemy żarówę. Wow. Flash na mordę. I co my tu mamy? It's me, it's Julie. Yeah. You know what? I was not feeling so good just earlier. Yeah. I felt like bad. It was one of the panic attacks. Niedobrze. I'm feeling better now. It's much better. Yeah, like in 10 minutes, could be there. Cool. Czyli co, jego wyleczyliśmy, uratowaliśmy po jednym, to bardzo szybko. No. Więc teraz co, widzowie, lecimy sobie z kolejnym, ostatnim członkiem naszego zespołu. Wow! Ale scenaria nam się zmieniła. Tu już mamy jakieś rury. Wow! Dom ten chyba, kurde, płonie! To jest jakaś pajęczyna, ale co to znaczy? Nie wiem totalnie, nie wiem. Idziemy sobie dalej. Kurde, tam się już pali, chyba nie przejdziemy, ale to są jakieś, kurde, gejzery. To są rury, ale co z tymi rurami? Ja nie, no nie wiem. Ciężko coś tutaj wiedzieć. Tutaj też jest. Co my tu mamy? Aha, zamieniłam się w ogóle w stado motyli, tak? Więc tutaj sobie idziemy do rury. Do rury sobie idziemy. Zamieniliśmy się właśnie w te motylki. Gdzie my teraz dojdziemy, nie? Wow. Jesteśmy tutaj. Aha, jesteśmy człowiekiem, czyli dobra. To nas będzie zamieniało w motylki. Tylko, no tutaj mamy ten problem, że nie mamy tego kwadrata. Więc lecimy w motylki chyba. Albo co? Albo nie. Bo tutaj nic nie ma, nie mogę nigdzie przejść. A, jest tu kwadrat, dobra, jestem ślepa po prostu. Ślepota. Ślepota straszna, jak to mówią. Więc idziemy ładować naszą podsadzkę, naszą windę. Dobra, mamy to. Leć. I co my tu mamy? Mamy rurę. Więc no co, musimy motyle się zamienić znowu. I lecimy do rury. Do rury wydechowej. Jak nam pozwoli. Jesteśmy w kolejnej rurze. Co my tutaj mamy? Kolejną rurę. Patrzę jeszcze tylko, czy nie ma nigdzie lampy, ale na ten moment nie ma. No tutaj to chyba no do rury, no co innego bym mogła zrobić, nie? Mamy lampę.
I tutaj jesteśmy chyba na początku. Więc no, skakujemy do rury, nie? Wow. Tutaj mamy jakąś wyspę. Zamieniamy się w człowieczkę. A, widzicie, tutaj jest to. I musimy to ruszyć. I jak my to chcemy ruszyć? To jest pytanie teraz. Czy tu są jakieś rury otwarte? Nie ma. A jakbyśmy coś zagrali? Jakbyśmy naładowali? No właśnie, trzeba naładować. And what about you, Sebastian? Do you miss the city? You're the only one in the band who grew up there in the city after all. I think I might be the only one in the group who doesn't miss the city at all. You don't have a favorite bakery? I have what you would call anger issues in the city. It didn't really seem to be an issue for you. Drummers don't have anger issues. They just have anger. If they don't have a drum, then it's an issue. Sebastian, what makes you angry? Tell us that. Okej, okay, czyli na dobrą sprawę każdy członek tego zespołu ma jakieś problemy takie, nie? Natury psychicznej, na dobrą sprawę. Więc dosyć ciekawe. I mamy ścianę. Nie, nie mamy ściany, idziemy w dół. Lampy też nie było, ale mamy za to rurę. A rura nas wciąga i wychodzimy gdzie? Już mamy domek. Domek to kurde chyba jest na wulkanie, widzowie. Aha. To jest. A jest kastenka, dobra. Kurde, to on naprawia w ogóle. I to mam bardzo drzewo. Nie wiem, ale no coś go opętało w tym momencie. I jak mu pomożemy? To jest pytanie. Będziemy musieli chyba gasić te... Kurde, wulkan? Co to jest? No nie wiem właśnie. Ale dużo tutaj mamy gejzerów. To jest chyba reference of Beyond Blue i działalności wulkanicznej. Chcemy dom Sebastiana na ten moment. Ale już ratunek Sebastiana i pewnie końcówka gry w następnym odcinku, więc dzięki za oglądanie i do następnego.